Wydawnictwo Kowalik przedstawia. Aleksander Dima. Trzej muszkieterowie. Część pierwsza. Czyta Maciej Kowalik. Rozdział pierwszy. Czym stary d'Artagnan wyposaża syna na drogę? Pewnego poniedziałku kwietniowego roku 1625 w miasteczku Mełk panował ruch tak niezwykły, jak gdyby na przykład wtargnęli doń Hugonosi Hugonoci i zamierzali powtórzyć tego rodzaju krwawe sceny jak w Roszelli. Wielu mieszczan widząc, jak kobiety uciekają w stronę ulicy Wielkiej, słysząc, jak dzieci wrzeszczą we drzwiach domów, co prędzej przywdziało pancerze i, wątpliwą odwagę swoją pokrzepiwszy muszkietem lub halabardą, podążyło w kierunku oberży pod wolnym młynarzem, dokąd zbiegały się z głośnym zgiełkiem coraz większe, przejęte ciekawością tłumy. W owych czasach popłoch tego rodzaju był chlebem powszednim. Żaden dzień nie mijał bez wypadku. To panowie darli się między sobą, to król z kardynałem wojował, to Hiszpan wojował z królem. Wreszcie, poza temi wojnami, głuchemi lub głośnymi, jawnymi lub tajnymi, byli jeszcze rokoszanie, złodzieje, żebracy, hugonoci i wilki, rzucające się na wszystkich. Mieszczanie uzbrajać się musieli ciągle przeciw złodziejom i wilkom, często przeciw panom i hugonotom, a czasami nawet przeciwko królowi. Ale przeciw kardynałowi i hiszpanowi nie chwytali za broń nigdy. Dlatego też, w ów pierwszy poniedziałek kwietniowy 1625 roku, mieszczanie usłyszawszy krzyki, a nie widząc ani czerwono-żółtych żandarmów, ani barw księcia de Richelie, które by ich przestraszały, rzucili się śpiesznie ku oberży pod wolnym młynarzem. Dopiero na miejscu każdy mógł zobaczyć i zrozumieć przyczynę zamieszania. Był to młodzieniec. Nakreślmy wizerunek jego jednym pociągnięciem pióra Wyobraźcie sobie Don Quixota w osiemnastym roku życia Don Quixota bez pancerza i nagolenników Don Quixota w kaftanie wełnianym, którego kolor niebieski przeszedł w odcienie To brudno to brudno-błękitne Twarz pociągła i śniada, kości na policzkach wystające Wymowny znak przebiegłości, szczęki nadmiernie rozwinięte Nieomylna wskazówka pochodzenia Gaskońskiego Oko rozwarte i rozumne wreszcie nos zagięty, lecz o liniach wykwintnych, za duży na młokosa, na człowieka zaś dojrzałego za mały. Mniej w prawnemu oku wydałby się on może podróżującym synem zagrodnika, gdyby nie długa szpada, która, zwieszona na skórzanym pasie, biła go po nogach, i gdyby nie wierzchowiec z najeżoną sierścią, którego dosiadał. Bo młodzieniec nasz miał wierzchowca i to tak niezwykłego, że zwracał powszechną uwagę. Był to podjezdek barneński, mający już dwanaście do czternastu lat, maści żółtej, z ogonem pozbawionym włosa, którego brak nagradzały suto zarośnięte pęciny. Rumak ten wspaniały, choć głowę nosił niżej kolan, mógł jednak przebyć z osiem mil francuskich dziennie Nieszczęściem zalety wszelkie tej szkapy tak były ukryte pod sierścią niezwykłej barwy Tak były zamaskowane dziwaczną jego postawą, ani trochę nieczyniącą zadość wymaganiom regularności kształtów Iż w czasach owych, kiedy wszyscy znali się na koniach, zjawienie się takiego podjestka w Męłk od strony Bojoncy Sprawiło wrażenie źle usposabiające i względem samego jeźdźca a wrażenie to tem przykrzejsze było dla młodego dartaniana, tak się bowiem nazywał, ten nowy Don Kiszot na swoim rosynancie, i czuł dobrze, że zabawny wierzchowiec ośmieszał nawet tak dzielnego, jak on jeźdźca. Wzdychał też okrutnie w głębi ducha, przyjmując ten dar od pana dartaniana ojca. Wiedział, iż bydle warte było najwyżej dwadzieścia livrów, lecz słowa ojcowskie, towarzyszące temu darowi, nieskończenie wyższą posiadały cenę. Synu mój, prawił szlachcic Gaskoński, tem narzeczem czysto bearneńskiem, którego nawet Henryk IV pozbyć się nigdy nie zdołał. Synu mój, koń ten zrodzony jest w domu ojca twojego. Będzie temu trzynaście lat i dotąd w nim przebywał, więc kochać powinieneś to zwierzę. Nigdy się z nim nie rozstań. Dozwól mu spokojnie i uczciwie umrzeć ze starości. A jeśli na wojnę z nim pójdziesz, oszczędzaj go, jakbyś starego sługę oszczędzał. Przy dworze ciągnął dalej stary pan d'Artagnan. Jeżeli tylko będziesz miał zaszczyt tam się dostać, do czego daje ci prawo twoje stare szlachectwo, godnie utrzymaj imię szlachcica, które przez przodków twoich zaszczytnie było noszone od pięciuset przeszło lat. Nie ustępuj nikomu, nikomu nic nie puszczaj płazem, prócz panu kardynałowi i królowi. Odwagą tylko, rozumiesz mnie, tylko odwagą szlachcic dziś sobie toruje drogę. Kto stchórzy na jedną sekundę Na zawsze wymyka mu się los Jaki mu zsyła fortuna Młody jesteś i winieneś być waleczny Dla dwóch powodów Najpierw, że jesteś Gaskończykiem Powtórę, że jesteś moim synem Okazji nie unikaj Goń za przygodami Kazałem cię wyćwiczyć we władaniu szpadą Żelazną masz nogę, a dłonie ze stali Bij się o byle co Bij się tym bardziej, że pojedynki są zakazane Więc z tego wynika, że Aby się bić Trzeba mieć podwójną odwagę. Na drogę, mój synu, mogę ci dać tylko piętnaście talarów, mojego konia i te rady, których wysłuchałeś. Matka Twoja daje ci jeszcze przepis na balsam, który od cyganki dostała, a ma on cudowną własność gojenia wszelkich ran, które nie dosięgły serca. Korzystaj z tego wszystkiego i żyj szczęśliwie przez długie lata. Już nic mi nie pozostaje ci udzielić. Chyba dorzucić jeszcze ten przykład, wprawdzie nie z mego życia, bo ja nigdy na dworze nie byłem. Mówię tu o panu de Treville, który ongiś był moim sąsiadem, a dzieckiem już miał zaszczyt dzielić zabawy z królem naszym, Ludwikiem XIII. Niech go Bóg najdłużej nam zachowa. Niekiedy zabawę te w bitwę się przeistaczały, a król nie zawsze bywał silniejszy. Szturhańce, które odbierał, przejmowały go wielkim szacunkiem i przyjaźnią dla pana de Treville. Później w podróży swej do Paryża pan de Treville pojedynkował się aż pięć razy. Od czasu śmierci starego króla aż do pełnoletniości młodego. Nie licząc wojen i oblężeń, w których brał udział, bił się jeszcze siedem razy. No! A od czasu pełnoletniości swej aż do dziś bił się razy ze sto. Dlatego widzisz dzisiaj, pomimo wszelkich zakazów królewskich, pomimo rozporządzeń i wyroków na pojedynkujących się, jest on kapitanem muszkieterów! Co tyle znaczy, jak gdyby był wodzem Legionu Cezarów i król go wielce ceni, a strachem przejmuje on nawet kardynała, który, jak wszystkim wiadomo, niełatwo czego się zlęknie. Co więcej, pan de Treville doszedł do dziesięciu tysięcy talarów rocznego dochodu, zatem jest panem nie lada. A zaczynał tak, jak ty dzisiaj. Otóż przedstaw mu się z tym listem i wzoruj się na panu de Treville, abyś, jak on, pokierował się w życiu. To rzekłszy pan d'Artagnan Ojciec własną ręką przypasał mu szpadę, ucałował czule w oba policzki, dodając błogosławieństwo ojcowskie. Młodzieniec wychodząc z pokoju zastał matkę czekającą na nie z ową słynną receptą zbawiennego balsamu. Tutaj pożegnania były czulsze i przeciągnęły się nie dlatego, aby pan d'Artagnan nie kochał syna, który był jego jedynym potomkiem, ale że jako mąż stateczny uważałby za niegodne siebie dać się opanować wzruszeniu. Pani D'Artagnan zaś była tylko kobietą, a nadto była matką. Wylewała więc łzy obfite i przyznać musimy na pochwałę pana D'Artagnan syna, że chociaż silił się być niewzruszonym, jak na przyszłego muszkietera przystało, wzięło w nim górę uczucie wrodzone i łzy rzęsiste puściły się z jego oczu, a ledwie połowę ich ukryć mu się udało. Tego jeszcze dnia... Młodzieniec wyruszył w drogę, zaopatrzony w trzy ojcowskie dary składające się, jak powiedzieliśmy, z piętnastu talarów, konia i listu do pana de Treville. Rady zaś uważamy za dodatek do nich. Z podobnym wademekum d'Artagnan stał się dokładną kopią bohatera Cervantesa, z którym przy naszkicowaniu portretu porównaliśmy go, jak nakazywał nam obowiązek historyka. Don Kiszot brał wiatraki za olbrzymów, a za armię stado owiec. D'Artagnan postanowił poczytywać każdy uśmiech za zniewagę, a każde spojrzenie za wyzwanie. Z tego wynikło, że przez całą drogę od tarp aż do mełk trzymał zaciśnięte pięści i bez ustanku sięgał do rękojeści swej szpady. Wszelako pięścią nie natrafił na żadną szczękę, a szpada ani razu nie była z pochwy dobyta. Nie znaczy to, aby na widok niefortunnego żółtego podjestka nie wykwitał uśmiech na obliczach przechodniów, ponieważ jednak ponad tą szkapą pobrzękiwała szabla poważnego wyglądu, a ponad nią świeciły oczy bardziej dzikie niż dumne, powściągano uśmiechy, a gdy wesołość brała górę nad przezornością, usiłowano przynajmniej śmiać się półgębkiem tylko na podobieństwo masek starożytnych. Tak d'Artagnan, pomimo drażliwości, w nienaruszonym majestacie swoim dobił do nieszczęsnego miasta Meung. Gdy zsiadał z konia przed bramą wolnego młynarza, a nie było tam nikogo, ani stajennego, ani gospodarza, by strzemię mu przytrzymał, d'Artagnan spostrzegł przy otwartym oknie na dole szlachcica postawy pięknej i wyniosłej, z twarzą nieco pomarszczoną, który rozmawiał z dwiema osobami słuchającymi go z widocznym szacunkiem. Rzecz prosta, iż według przyjętego zwyczaju D'Artagnan zaraz pomyślał, że on jest przedmiotem tej rozmowy. Słuchał więc? Tym razem do połowy się tylko pomylił, albowiem nie o niego, lecz o jego konia tam chodziło. Szlachcic słuchaczom swoim wyliczał wszystkie jego przymioty, a jak już mówiliśmy, słuchacze wyglądali na przyjętych szacunkiem niemałym dla opowiadającego i co chwila wybuchali śmiechem. Jeden pół uśmiech, jak wiemy, wystarczał do rozbudzenia zapalczywości młodego D'Artagnana, łatwo pojmujemy więc, jakie sprawiła na nim wrażenie ta hałaśliwa wesołość Najpierw jednak D'Artagnan zapragnął zobaczyć, jak wygląda impertynent, który pozwala sobie żarty z niego stroić Utkwił w nieznajomym dumne spojrzenie i zauważył, iż był to mężczyzna od czterdziestu do czterdziestu pięciu lat, o oczach czarnych i przenikliwych, cerze bladej, z nosem mocno wydatnym i czarnymi, pięknie ułożonymi wąsami. Miał on na sobie kaftan i spodnie fiołkowe z plecionkami tegoż koloru, bez żadnej ozdoby, prócz zwykłych nacięć na rękawach, przez które przeglądała koszula. Ubranie to, jakkolwiek nowe, zmięte było tak, jak gdyby długo spoczywało w walizie podróżnej. D'Artagnan uczynił to spostrzeżenie szybko, ale drobiazgowo, jak gdyby przeczuwając, że osobistość owa ma w przyszłości wielki wpływ wywrzeć na jego życie. Gdy wpatrywał się wtedy w szlachcica w ubraniu fiołkowym, ten był zajęty najuczeńszym i najbieglejszym wskazywaniem przymiotów. Bearny niskiego podjestka, dwaj zaś słuchacze śmiali się hałaśliwie, a dookoła ust opowiadającego, wbrew zwyczajowi, zarysował się widoczny, acz blady jeszcze uśmiech. Tym razem żadna już nie zachodziła wątpliwość. D'Artagnan był istotnie znieważany. Przeświadczony o tym najzupełniej, Beret na oczy nacisnął i usiłując naśladować ruchy wielkopańskie, podpatrzone w Gaskonii u przejeżdżających dostojników, zbliżył się z ręką na rękojeści szpady, a drugą, wspartą na biodrze. Na nieszczęście, w miarę jak podchodził bliżej, gniew go zaślepiał coraz gwałtowniej i zamiast pełnej godności przemowy, którą przygotował sobie dla rzucenia wyzwania, nie znalazł na końcu języka nic, prócz obelgi grubiańskiej z towarzyszeniem gestów wściekłości. — Hej, panie! — zawołał. — Panie, co się tam za okiennicą chowasz? Powiedz mi, jeśli łaska, co cię tak bardzo śmieszy, a pośmiejemy się razem! Zagadnięty przeniósł spokojnie wzrok z wierzchowca na jeźdźca, jak gdyby potrzebował pewnego czasu dla zrozumienia, że dzika ta przymówka jest skierowana do niego. Następnie, gdy znikła wszelka wątpliwość, brwi jego naciągnęły się lekko i po dość długim milczeniu, tonem ironii i nieopisanego zuchwalstwa, odpowiedział: Nie do ciebie mówię, mój panie, ale ja mówię do ciebie! Ja! Krzyknął chłopak zrozpaczony tym połączeniem czelności i pięknych manier, konwenansu i pogardy. Nieznajomy chwilę jeszcze popatrzył na niego i, oddalając się od okna, powoli wyszedł z zajazdu i stanął przed koniem o parę kroków od D'Artagnana. Spokój i drwiący wyraz jego twarzy podwoiły wesołość towarzyszy pozostałych przy oknie. D'Artagnan, widząc, że się zbliża, chwycił szpadę i do połowy ją z pochwy obnażył. Koń ten stanowczo jest, a raczej był barwy jaskrapolnego. Polnego, ciągnął nieznajomy, zwróciwszy się do słuchaczów swoich z okna, i jakby nie widząc dartaniana albo wcale nie zważając na niego. Kolor ten znany jest bardzo w botanice, lecz u koni, przynajmniej jak dotąd, był na rzadki Łatwo to z konia się śmiać, na no to nie trzeba takiej odwagi, jak śmiać się z jego pana. Ja nie często się śmieję, mój panie, odrzekł nieznajomy. Możesz to odgadnąć z mej twarzy. Ale śmieję się wtedy, kiedy mi się podoba. A ja! krzyknął d'Artagnan. Nie pozwalam, aby śmiano się wtedy, gdy ja nie chcę i gdy mi się nie podoba! Doprawdy! ciągnął nieznajomy z większym niż dotąd spokojem. A to najzupełniej słuszne. I wykręciwszy się na pięcie, zmierzał z powrotem ku bramie zajazdu, gdzie stał jego osiodłany koń. Lecz czyż d'Artagnan mógł upuścić płazem takie drwiny? Porwał za szpadę i popędził za nieznajomym, krzycząc, — Obróć nosie! Obróć, panie wesoły, bo mogę cię wypadkiem uderzyć z tyłu! — Ty chcesz mnie uderzyć? — odparł ten, naraz zwracając się do młodzieńca szybko z miną zdziwioną, a zarazem wzgardliwą. — Zwariowałeś widocznie, mój kochanku! — potem dodał do siebie półgłosem. — Szkoda wielka, pyszny byłby nabytek dla jego królewskiej mości, który ze wszystkich stron szuka takich śmiałków do swoich muszkieterów. Zaledwie domawiał tych słów, kiedy d'Artagnan tak gwałtownie na niego natarł, że gdyby nagle w tył nie uskoczył, byłby prawdopodobnie żartował po raz ostatni w swem życiu. Wtedy nieznajomy zrozumiał, że przechodzi to już granice żartów. Dobył więc szpady i przesadnie kłaniając się przeciwnikowi, stanął w pogotowiu. Lecz w tejże chwili owi dwaj słuchacze, wspomagani przez gospodarza, wpadli na d'Artagnana z całych sił, łomocąc go kijami, pogrzebaczami i szczypcami kuchennymi. Napad ten tak dalece postać rzeczy zmienił, że kiedy D'Artagnan odwrócił się, aby stawić czoło temu gradowi pocisków, przeciwnik jego z tą samą przesadą schował szpadę do pochwy i z aktora walki, którym o mało co nie został, stał się tylko widzem i z roli tej wywiązując się ze zwykłą sobie obojętnością, mruczał tylko przez zęby. Niech ich powietrze ogarnie tych gaskończyków. Wpakujcie go na tego pomarańczowego konia i niechaj jedzie z Bogiem. Nie prędzej jażcie za tłukę, niku! Wrzeszczał Dartanian, nie ustępując ani kroku napastnikom, nacierającym na niego ze wszystkich stron. Zawsze ta gaskonada, mruknął szlachcic. O, na honor, Gaskończycy zawsze są niepoprawni. Kończcie już ten taniec, kiedy chce koniecznie. On sam wam powie, jak będzie miał dosyć. Ale nie wiedział, z jakim ma do czynienia zapaleńcem. Dartanian był z tych, co nie ustępują nikomu ani na krok. Walka trwała jeszcze kilka chwil. Na koniec wyczerpany upuścił szablę, którą uderzenie kijów przełamało na dwoje. Od innego znów uderzenia jednocześnie zraniony w czoło, padł na wznak, skrwawiony i prawie zemdlony. Wtedy to właśnie nadbiegano ze wszystkich stron na miejsce, gdzie się ta scena rozgrywała. Oberżysta, lękając się głośniejszej awantury, przeniósł przy pomocy stajennych rannego do kuchni, gdzie go zaraz opatrzono. Szlachcic zaś wrócił na dawne miejsce u okna i z pewnym rozdrażnieniem przypatrywał się tej tłuszczy, która jakby go gniewała niepomiernie. I cóż, jak się mi wasz aleniec? Zapytał, zwracając się do oberżysty, który przyszedł go o zdrowie zapytać. Ech, czy nic się waszej ekscelencji nie stało? Odezwał się oberżysta. Ja się zupełnie dobrze czuję, gospodarzu kochany, ale pytam właśnie, co się dzieje z naszym młokosem. Lepiej mu już odrzekł gospodarz. Ale w przód zupełnie omdlał. Doprawdy, pochwycił szlachcic. Lecz przed zemdleniem, zebrawszy wszystkie siły, wymyślał i odgrażał się panu. Toż to widocznie diabeł wcielony ten śmiałek zawołał nieznajomy. O nie, ekscelencjo on diabłem wcale nie jest odparł oberżysta ze skrzywieniem pogardliwym, bo kiedy zrewidowaliśmy go, zanim odzyskał przytomność, w zawiniątku jego znaleźli tylko jedną koszulę, a w torbie marne dwanaście talarów. Nie przeszkodziło mu to jednak przed zemdleniem powiedzieć, że gdyby to było w Paryżu, pożałowałbyś pan tego zaraz, lecz co się odwlecze, to nie uciecze. Więc to musi być jakiś przebrany książę odrzekł nieznajomy chłodno. Ja tak myślę, dostojny panie odrzekł oberżysta i powinieneś się mieć na baczności. A czy w gniewie jakiego nazwiska nie wymienił? I owszem, Uderzał się po kieszeni i mówił: Zobaczymy, co powie pan de Treville na zniewagę, jaką wyrządzono jego protegowanemu. Pan de Treville, pochwycił nieznajomy z zajęciem. Uderzał się po kieszeni, wymawiając nazwisko pana de Treville? Słuchaj, gospodarzu, pewny jestem, że nie omieszkałeś przetrząsnąć tej kieszeni, kiedy był zemdlony. Co tam w niej było? Listy do pana de Treville, kapitana muszkieterów. Doprawdy. Tak jak to powiedziałem Waszej Ekscelencji. Oberżysta zbytnią bystrością, nieobdarzony, nie zauważył wyrazu, jaki słowa jego wywołały na obliczu nieznajomego. Ten zaś opuszczając okno, o którego framugę był oparty, zmarszczył brwi z wyrazem niepokoju. Co u diabła! syknął przez zęby. Czyżby Treville nasłał mi tego Gaskończyka? Młokos to, co prawda. Pchnięcie szpady jednak nie przestaje być pchnięciem bez względu na wiek tego, który je zadaje, a na dzieciaka mniej się zwykle uważa niż na kogo innego. Czyż nieraz drobna na pozór przeszkoda nie pokrzyżowała wielkich zamiarów? I nieznajomy pogrążył się w zamyśleniu. — Słuchaj, gospodarzu — rzekł. — Czy nie mógłbyś uwolnić mnie od tego zapaleńca? — Co prawda zabić go nie mogę, a jednak — dodał z groźnym spokojem — a jednak zawadza mi. Gdzież on jest? W pokoju mojej żony, na pierwszym piętrze, opatrują go tam. Czy są przy nim łachmany jego i zawiniątko? Czy nie zdjął kaftana? Przeciwnie, w kuchni na dole wszystko to się znajduje, lecz skoro panu ten szaleniec zawadza, bez wątpienia? Jest on w twoim zajeździe przyczyną awantury z ludźmi przyzwoitymi. Wracaj do siebie, przygotuj rachunek i uprzeć mojego służącego. Jak to? Pan już nas opuszcza? — Widzisz to przecie, skoro dałem ci rozkaz osiodłać mego konia. — Czy nie zrobiono tego jeszcze? — I owszem, i jak to wasza ekscelencja mogła zauważyć, koń jego stoi w bramie gotowy do podróży. — Zrób zatem, co ci mówiłem. Uh, — Rzekł w duchu oberżysta. Miał, żeby on istotnie bać się tego chłopaka. Lecz groźne spojrzenie nieznajomego zbiło go z tropu. Skłonił się nisko i wyszedł. — Nie trzeba, żeby mi lady była przez tego dudka widziana — Rzekł do siebie nieznajomy. Powinna by tu już niedługo nadjechać. Spóźnia się nawet trochę. Najlepiej będzie, gdy wsiądę na konia i pojadę na jej spotkanie. Gdybym tylko mógł wiedzieć, co zawiera ten list do Trevilla. I mrucząc tak skierował się do kuchni. Oberżysta tymczasem, nie przypuszczając, by obecność młodego chłopca wypędzała nieznajomego z zajazdu, Zaszedł do swojej żony, gdzie zastał D'Artagnana już najzupełniej przytomnego. Dał mu tedy do zrozumienia, iż mógłby mieć jaką nieprzyjemność z policją za szukanie zaczepki z wielkim panem, gdyż podług oberżysty nieznajomy był niezawodnie magnatem. Przekładając to wszystko, gospodarz oberży wreszcie namówił go tak, że młodzieniec pomimo osłabienia powstałby w dalszą puścić się drogę. D'Artagnan, na pół ogłuszony, z owiązaną głową i bez kaftana, ruszył się z miejsca i, naglony przez gospodarza, zwlókł się powoli ze schodów. Lecz pierwszą osobą, którą spostrzegł wszedłszy do kuchni, był wróg jego, rozmawiający najspokojniej w świecie przy drzwiczkach karety podróżnej, zaprzężony w dwa wielkie konie normandzkie. Kobieta, z którą rozmawiała, której główka wyglądała z okna pojazdu jak w ramki oprawna, mogła mieć dwadzieścia do dwudziestu dwóch lat najwyżej. Mówiliśmy już o tym, z jaką szybkością baczne oko D'Artagnana zdawało sobie sprawę z każdego oblicza. Więc od razu spostrzegł on też, że kobieta jest młoda i piękna. Piękność ta tem więcej go uderzyła, iż nic nie miała wspólnego z południową prowincją, gdzie dotąd zamieszkiwał. Była to blondynka. Blada, z długiemi włosami w lokach, spadającymi na cudne jej ramiona o dużych, a smętnych niebieskich oczach. Ręce miała śnieżnej białości, a usta jak świeżo rozkwitłą różę. Rozmawiała z nieznajomym wielce ożywiona. — Jego eminencja zatem rozkazuje mi — mówiła — niezwłocznie powrócić do Anglii i donieść mi bezpośrednio, czy książę wyjeżdżał z Londynu. — A co do innych zaleceń? — zapytała piękna podróżna — są one zawarte w tem oto pudełku, które pani otworzy, ale dopiero po tamtej stronie kanału. Dobrze. A co pan ze sobą zrobi? Ja powracam do Paryża. Nie ukarawszy tego zuchwałego chłopaka? zapytała dama. Nieznajomy zabierał się do odpowiedzi, lecz zanim usta otworzył d'Artagnan, który słyszał to wszystko, skoczył i stanął na progu. Oto jest właśnie ten zuchwały chłopak, który sam innych karze! zawołał. A jak na teraz mam nadzieję, że ten, którego ukarać powinien, nie wymknie mu się jak za pierwszym razem. Czy tak? Odparł nieznajomy, marszcząc brwi. Nie, nie śmiałbyś wobec kobiety uciekać, tak przypuszczam przynajmniej. Zastanów się, krzyknęła mi Lady, widząc, że szlachcic już chwyta za szpadę. Pomyśl, że najmniejsza zwłoka wszystko może zgubić. Masz słuszność, zawołał. Jedźmy więc, każde w swoją stronę. I skinąwszy jej głową na pożegnanie, skoczył na konia, a jednocześnie woźnica karety śmignął potężnie batem nad swoim zaprzęgiem. Ruszyli galopem, każde z nich pędząc w przeciwnym kierunku. Hej, hej, rachunek niezapłacony! Wrzeszczał gospodarz, którego względy dla podróżnego we wzgardę się zamieniły na widok, że odjeżdża nie zapłaciwszy należności. Zapłać, Gamajdo! Krzyknął w pełnym galopie podróżny na swego pachołka, który rzuciwszy parę sztuk srebra pod nogi oberżysty, podążył za swoim panem. A łotr! A łajdak szlachcicem podszyty! krzyczał d'Artagnan, goniąc za obydwoma. Lecz ranny nie odzyskał jeszcze o tyle sił, aby wytrzymać podobne wstrząśnienia. Zaledwie ubiegł kilka kroków, poczuł szum w uszach, świat zawirował mu przed oczami, nareszcie krwawa chmura zasłoniła mu oczy i padł na środku drogi, wołając jeszcze: Podły! Podły, podły! To prawda, że podły! mamrotał oberżysta, podszedłszy do D'Artagnana i próbując jemu się teraz przypodobać i pogodzić się z biedakiem, jak owa czapla w bajce ze ślimakiem. Podły, podły! powtarzał D'Artagnan. Ale ona bardzo piękna. Co za ona? zapytał oberżysta. Milady! wybełkotał D'Artagnan i zemdlał po raz drugi. – A, i tej mi lady nie mam – rzekł do siebie gospodarz. – Chociaż ten mi pozostaje z pewnością na kilka dni co najmniej. W każdym razie jedenaście talarów zysku. Wiadomo, że suma taka znajdowała się w sakiewce D'Artagnana. Oberżysta liczył na jedenaście dni choroby, czyli po talarze na dobę. Ale osoby chorego nie wziął wcale w rachubę. Na zajutrz o piątej z rana D'Artagnan podniósł się, zeszedł sam do kuchni, zażądał prócz innych rzeczy, których spis nie doszedł do nas, wina, oliwy, rozmarynu i z receptą macierzyńską w ręce sporządził sobie balsam, którym liczne rany swoje namaściwszy sam je opatrywał, nie chcąc dopuścić żadnego lekarza. Dzięki zbawiennym skutkom balsamu cygańskiego, a być może i nieobecności lekarzy, stanął na nogi jeszcze tego wieczora, a na zajutrz był już prawie wyleczony. Kiedy przyszło płacić za rozmaryn wino i oliwę jedyny wydatek jego, sam bowiem dietę najściślejszą zachował, gdy przeciwnie żółty konik, jak dowodził oberżysta, zjadł trzy razy więcej niż przypuścić było można d'Artagnan znalazł wprawdzie w kieszeni swój podarty woreczek aksamitny z jedenastoma talarami, lecz list adresowany do pana de Treville zniknął bez śladu. Począł więc z największą cierpliwością poszukiwać listu. Po dwadzieścia razy wywracał kieszenie, szperał po mniejszych kieszonkach, grzebał w zawiniątku, otwierał i zamykał woreczek, ale skoro nabrał przekonania, że trzeba list uważać za stracony, wpadł w trzeci paroksyzm gniewu, co omal znów nie spowodowało powtórnego użycia wina i oliwy rozmarynowej. Bo na widok tego zapaleńca grożącego, że wszystko, co w domu napotka, w drobne kawałki potłucze, jeżeli listu nie znajdzie. Gospodarz znowu pochwycił za oszczep, połowica jego za miotłę, a parobcy za kije, te same, które poprzedniego dnia były w robocie. List. Mój list polecający, krzyczał D'Artagnan. Albo klnę się, że wszystkich nadzieje na szpady, jak jarząbki narożen. Nieszczęściem jednak okoliczność pewna sprzeciwiała się spełnieniu tej groźby, bo w pierwszej walce szpada jego, jak mówiliśmy, została złamana na dwoje, o czym najzupełniej zapomniał. Z tego wynikło, że gdy d'Artagnan chciał ją z pochwy wydobyć, znalazł się uzbrojony, lecz tylko w odłamek na sześć czy osiem cali długi, który gospodarz najstaranniej wsunął mu do pochwy, resztę klingi obciętej dla siebie sprzątnął i potem na szpikule obrócił. Prawdopodobnie jednak rozczarowanie to nie byłoby powstrzymało młodego zapaleńca, gdyby nie uwaga uczyniona przez oberżystę, że gości jego słusznie tak ubolewa nad utratą listu. — Ale to prawda! — odezwał się, opuszczając oszczep. Gdzie może być ten list? Tak, gdzie ten list? Krzyczał d'Artagnan. Powiadam wam, że to list do pana de Treville i musi się znaleźć. Już on na to poradzi. No, on na to poradzi. Groźba ta ostatecznie upamiętała oberżyste. Bo po królu i kardynale, pan de Treville był człowiekiem, którego imię najczęściej powtarzali zarówno wojskowi, jak i mieszczanie. Wprawdzie ojciec Józef żył jeszcze, lecz imię jego pocichu tylko wymawiano, taką grozą przejmowała szara eminencja, jak nazywano samego kardynała. Odrzuciwszy więc oszczep na stronę i zalecając żonie, aby to samo uczyniła z miotłą, a parobką z kijami, oberżysta pierwszy dał przykład szukania zatraconego listu. Czy ten list zawiera coś ważnego? Spytał po chwili nadaremnych szperań. Spodziewam się. Krzyknął Gaskończyk, który miał nadzieję utorować nim sobie drogę do dworu. List ten stanowi o moim losie. Może w nim były obligi hiszpańskie? pytał zaniepokojony oberżysta. Obligi na osobisty skarbiec królewski odparł d'Artagnan, który obiecując sobie przy pomocy listu wejść do służby jego królewskiej mości, sądził, iż śmiało mógł tak odpowiedzieć. Tam do diabła! jęknął zrozpaczony oberżysta. Mniejsza o to. Kończył d'Artagnan z zacięciem cechującym jego pochodzenie. Pieniądze to jeszcze nic! Wolałbym tysiąc pistolów stracić aniżeli to pismo! Tak samo mógł powiedzieć o dwudziestu tysiącach, lecz wstrzymała go nieśmiałość młodzieńcza. Zmożonemu poszukiwaniami oberżyście nagła myśl strzeliła do głowy. Ten list wcale nie zginął! zawołał. A? odezwał się d'Artagnan. Nie. On tylko został zabrany. Zabrany? — A to przez kogo? — A przez tego wczorajszego szlachcica. On był w kuchni i to sam jeden, a kaftan pański tam leżał. Założyłbym się, że to on ukradł. — Tak myślisz? — odparł d'Artagnan, słabo jednak przekonany, bo lepiej niż kto inny znał rzeczywistą doniosłość listu i nie widział w nim nic takiego, co by mogło obudzić cudzą porządliwość. Bo cóż by kto, czy to z pachołków, czy z podróżnych, zyskać mógł na posiadaniu tego świstka. — Mówisz zatem? — ciągnął d'Artagnan, iż tego grubiańskiego szlachcica posądzasz? — Mówię, panu, bo pewny tego jestem — kończył oberżysta. — Kiedy mu oznajmiłem, że wasza dostojność jest protegowanym pana de Treville i że nawet posiadasz list do tego znakomitego męża, wielce się zaniepokoił, pytając, gdzie może list ten się znajdować, po czym niezwłocznie udał się do kuchni, gdzie leżał pański kaftan. — Więc to on jest tym złodziejem, który mnie okradł — odparł d'Artagnan. Poskarżę ja się panu de Treville, a ten królowi się poskarży. Potem z miną majestatyczną wydobył z kieszeni dwa talary i dał je oberżyście, który z kapeluszem w ręce do drzwi go odprowadził. Tam d'Artagnan dosiadł żółtego rumaka, który bez żadnego już wypadku doniósł go do bramy świętego Antoniego w Paryżu, gdzie został sprzedany przez swego właściciela za trzy talary, co znaczyło, że zapłacony był dobrze, bo d'Artagnan pędził go niemiłosiernie od ostatniego popasu. Nie ukrywał też handlarz koni, który go nabył, że sumę taką daje tylko dla niezwykłej jego maści. Teraz bez konia wszedł d'Artagnan do Paryża piechotą, z węzełkiem pod pachą i puty chodził, aż znalazł pokoik do wynajęcia odpowiedni do szczupłych jego funduszów. Siedziba ta była rodzajem poddasza przy ulicy Grabarzy w pobliżu Luksemburga. Skoro tylko dał zadatek, zajął swoje mieszkanie i resztę dnia przepędził na zaszywaniu kaftana i naszywaniu spodni galonami, które matka odpruła od kaftana starego pana d'Artagnana i dała mu pokryjomu. Następnie udał się na bulwar de la Ferrai po nową klingę do szpady. Zawrócił potem do Louvru, aby się wywiedzieć od pierwszego lepszego muszkietera, gdzie się znajduje dom pana de Treville, a dom ten, jak usłyszał, stał przy ulicy Gołębie i to jest w bliskim sąsiedztwie siedziby D'Artagnana, co poczytał tenże za dobrą wróżbę dla przyszłych swych losów. I zadowolony z zachowania swego w meung, bez wyrzutów sumienia z przeszłości, ufny w teraźniejszość i pełen nadziei na przyszłość, legł na posłaniu i zasnął snem sprawiedliwego. Czysto parafiański jeszcze sen ów wytrzymał go do godziny dziewiątej z rana. Zerwał się więc szybko d'Artagnan, by podążyć do sławnego pana de Treville, trzeciej osoby w Rozdział drugi. Przedpokój pana de Treville. Pan de Troisville, jak mieniła się rodzina jego w Gaskonii, albo de Treville, jak wreszcie sam się przezwał w Paryżu, zaczynał tak samo jak d'Artagnan. Czyli bez grosza przy duszy, ale z zapasem śmiałości, dowcipu i sprytu, które sprawiają, iż najuboższy szlachetka gaskoński, otrzymując je w spuściźnie po przodkach, bogatszym się staje niż najzamożniejszy, perigorski szlachcic, dziedziczący dostatki po swoim rodzicu. Zuchwały, nieustraszony, szczęśliwy dzięki wypadkom, które jak grad padały w owych czasach, wyniesiony na szczyt stromej drabiny, jaka zwie się łaską u dworu, z pomocą również wypadków, po cztery szczeble przeskakiwał na niej od razu. Był przyjacielem króla, który, jak wiadomo, czcił niezmiernie pamięć ojca swego Henryka IV. Ojciec pana de Treville służył mu wiernie w wojnach przeciwko Lidze. Także przy braku gotówki, a brakło jej przez całe życie, Henrykowi Barneńczykowi, który zwykle płacił długi jedyną monetą, jakiej pożyczać nie potrzebował, nigdy to jest. Własnym dowcipem. Przy braku zatem gotówki dla wynagrodzenia mu zasług, król upoważnił go, po poddaniu się Paryża, do wzięcia sobie na herb lwa złotego na czerwonej tarczy z godłem Fidelis et Fortis. Zaszczytu wiele, lecz korzyści materialnych za mało trochę. Kiedy też znakomity towarzysz wielkiego Henryka umarł, zostawił w spadku synowi tylko godło i szpadę. Dzięki tej podwójnej spuściźnie, z dodatkiem nieskazitelnego imienia, pan de Treville przypuszczony został do dworu młodego księcia, gdzie Wierny godłu swemu tak dzielnie szpadą mu służył, że Ludwik XIII, jeden z lepszych szermierzy swego królestwa, mawiał, iż gdyby miał przyjaciela, któremu przyszłoby pojedynkować się, radziłby mu wziąć na świadka najpierw Ludwika, a potem pana de Treville, a nawet może wpierw jeszcze wybrałby tego ostatniego. Miał też Ludwik XIII szczere przywiązanie do pana de Treville, przywiązanie królewskie, wprawdzie samolubne, ale bądź co bądź zawsze przywiązanie, bo w owych nieszczęsnych czasach starano się usilnie otaczać takimi ludźmi jak pan de Treville. Wielu bowiem mogło szczycić się godłem silny, lecz mało szlachty mogło zasłużenie nosić dewizę wierny. Do ostatnich jednak należał de Treville. Był to człowiek rzadki, z posłuszeństwem psa, odwagą ślepą, okiem bystrem i potężną dłonią, któremu wzrok dany był jakby tylko po to, aby dojrzeć niezadowolenie królewskie z jakiej osoby, a ręka, aby winowajce uderzyć. Chociażby nim był Bem, Morer, Poltro, Demer czy Vitry Potrzeba mu było tylko sposobności Czychał na nią i obiecywał sobie ją pochwycić Choćby za jeden włosek, skoro nawinęłaby mu się pod rękę Zrobił go też król wodzem muszkieterów Którzy w przywiązaniu posuniętym do fanatyzmu Byli dla Ludwika XIII tym, czym przyboczna straż dla Henryka III A straż szkocka dla Ludwika XI Kardynał zaś i pod tym względem nie chciał ustępować królowi gdy ujrzał tych groźnych wybrańców, którymi otoczony był Ludwik XIII, zapragnął także straż swoją posiadać. Miał więc i on swoich muszkieterów i można było widzieć, jak dwie te, współzawodniczące z sobą potęgi, w poczet swój ze wszystkich prowincji francuskich, a nawet spod cudzoziemskich rządów, rekrutowały ludzi sławnych z dzielności rycerskiej. Król też i kardynał często wieczorami przy szachach wszczynali sprzeczki o zalety swoich obrońców. Jak jeden tak drugi wychwalał postawę i męstwo tych, którzy należeli do niego, i obaj, potępiając w zasadzie pojedynki i burdy, sami podżegali ich z cicha do zaczepek, odczuwając prawdziwy żal lub radość niepomierną z porażki lub zwycięstwa swoich ludzi. Tak przynajmniej głoszą pamiętniki człowieka, który w zapasach tych pokonany bywał czasami, lecz najczęściej stawał się zwycięzcą. Treville, poznawszy słabą stronę swego pana, Zawdzięczał tej przebiegłości długotrwałą i niezmierną łaskę króla, który nie pozostawił po sobie pamięci zbyt wiernego w przyjaźni. Wiedząc, czym się przypodobać Ludwikowi, popisywał się filuternie swymi muszkieterami przed kardynałem Armandem Duplessis, na co jeżyły się ze złością siwe wąsiki jego eminencji. Treville pojmował należycie ducha swojej epoki, kiedy się żyło kosztem, jeśli nie swoim, to własnych ziomków. Żołnierze jego był to legion diabłów. Jemu tylko ulegli, dla niego tylko znający karność Rozczochrani, podpici, pokiereszowani Muszkieterowie króla, a raczej pana de Treville Rozpraszali się po szynkach, spacerach, miejscach publicznych Hałasując, podkręcając wąsa, brzęcząc ostrogami Z rozkoszą bezgraniczną potrącając straż kardynalską Przy pierwszym spotkaniu i po środku ulicy Dobywając szpady z żarcikami nieskończonymi Bo pewni byli, że w razie śmierci Opłakiwani i pomszczeni zostaną niechybnie Często nawet zabijali przeciwników z najzupełniejszym spokojem, wiedząc dobrze, iż za to nie zgniją w więzieniu. Był bowiem jeszcze pan de Treville, który umiał się za nimi wstawić. Jakże też go na wszystkie tony wychwalali ci ludzie, jak go uwielbiali i choć przeważnie nic po niej włóczęgi drżeli przed nim, jak rzaki przed nauczycielem, posłuszni na każde skinienie, gotowi dać się zabić, byleby oczyścić się przed nim z najmniejszego zarzutu. Używał on też tej dźwigni potężnej, najpierw dla króla i jego stronników, potem dla siebie i swoich przyjaciół. Zresztą w żadnym z ówczesnych pamiętników, a niemało ich pozostało, nie ma śladu najmniejszego zarzutu przeciw temu zacnemu szlachcicowi, nawet ze strony jego nieprzyjaciół, których liczył sporo pomiędzy ludźmi, zarówno pióra jak broni. Przy genialnych zdolnościach do intryk, stawiających go na równi z najpotężniejszymi, pozostał człowiekiem uczciwym. Co więcej, pomimo cięć, które szpecą ciało i ciężkich ćwiczeń, które je nużą, stał się jednym z najpożądańszych gości w towarzystwach kobiecych, najwykwintniejszym zalotnikiem i najwyrafinowańszym dowcipnisiem swojego czasu. Mówiono o zwycięstwach buduarowych Trevilla tak, jak przed dwudziestu laty o pierze, a to znaczyło niemało. Dowódca muszkieterów był zatem podziwiany, lękano się go i kochano zarazem, co stanowi najwyższy szczyt powodzenia ludzkiego. Ludwik XIV pochłaniał mniejsze gwiazdy dworu w promieniach swojej jasności. Ojciec jego zaś, jako słońce pluribus impar, pozostawiał blask osobisty każdemu z ulubieńców swoich, każdemu z dworzan własną jego wartość. Oprócz przyjęć porannych u króla i kardynała, liczono owego czasu w Paryżu dwieście przeszło innych, także poszukiwanych. Pomiędzy niemi najbardziej ubiegano się o przyjęcie u Trevila. Dziedziniec jego pałacu przy ulicy Duviu Colombie podobny był do obozu latem już od godziny szóstej z rana, zimą od ósmej. Pięćdziesięciu do sześćdziesięciu muszkieterów luzowało się tam ciągle, aby każdy widział ich w tak potężnej liczbie, a przytem zbrojnych zawsze i gotowych na wszystko. Wzdłuż wielkich schodów, w których klatce dzisiejsza cywilizacja dom cały zbudować by mogła, mijali się bezustannie ci i owi interesanci paryscy, przychodzący z przeróżnymi prośbami, szlachta z prowincji, pragnąca być przyjęta w poczet muszkieterów i służba wszelkiej barwy, wygalowana, przynosząca panu de Treville listy od swoich panów. W przedpokoju, na ławkach pod ścianami rozsiedli się wybrańcy raczej niż ci, co zostali wezwani. Od rana do wieczora było tam gwarno, a tymczasem pan de Treville przyjmował wizyty w gabinecie, obok przedpokoju, słuchał zażaleń, wydawał rozkazy i, jak królowi na balkonie w Luwrze, tak jemu dość było stanąć w oknie, żeby odbyć przegląd ludzi swoich i broni. W dniu, kiedy znalazł się tam d'Artagnan, zebranie było imponujące, zwłaszcza dla parafianina przybyłego z prowincji. Co prawda był on gaskończykiem, a w owych czasach szczególnie jego ziomkowie nie tracili przybyleczem swej junackiej fantazji. Lecz wejście to onieśmieliłoby nie jednego. Po przedostaniu się przez ciężką, wielkimi gwoźdźmi nabijaną bramę wpadało się od razu pomiędzy zbrojne zastępy, snujące się po dziedzińcu, wyzywające się na słowa, sprzeczające się i swawolące zarazem wesoło. By utorować sobie przejście pośród tych fal wirujących, trzeba było być oficerem, wielkim panem lub ładną kobietą. Owóż pośród takiej wrzaskliwej zgrai i zamieszania przebijał się młodzieniec nasz z sercem bijącym, długi rapier swój przyciskając do chudych nóg, rękę trzymając przy kapeluszu, z pół uśmiechem, zwykłym u parafianina, chcącego dodać sobie pewności. Gdy się przez jedną gromadkę przecisnął, oddychał wtedy swobodniej, lecz czuł, że oglądano się za nim i, po raz pierwszy w życiu, on, który dobre miał dotąd wyobrażenie o sobie, śmiesznym się sobie wydawał. Gorzej było jeszcze, gdy doszedł do schodów. Na pierwszych stopniach stało czterech muszkieterów, fechtujących się ze sobą dla rozrywki, a dziesięciu czy dwunastu ich towarzyszy, zajmując platformę schodową, oczekiwało na swoją kolej w Szermierce. Z czterech pierwszych jeden stojąc ze szpadą w ręce na wyższym stopniu schodów nie pozwalał trzem innym bliżej podejść. Ci trzej zaś z prawdziwą zręcznością napadali na niego szpadami. Tartania wziął zrazu broń te za florety z gałkami, lecz przekonał się wkrótce po zadraśnięciu, że broń ta była szpiczasta i wyostrzona należycie, a za każdym zadraśnięciem nie tylko widzowie, lecz i szermierze sami śmiali się jak szaleni. Stojący na wyższym stopniu z zadziwiającą zręcznością trzymał przeciwników swoich w oddaleniu. Otoczono ich kołem. Warunek był taki, że ugodzony winien był odstąpić od partii. W przeciągu pięciu minut trzech był odraśniętych, jeden w rękę, drugi w brodę, trzeci zaś po uchu, przez obrońcę schodów, który w tych ćwiczeniach pozostał bez najmniejszego szwanku. Zręczność ta dawała mu prawo, według umowy, po trzykroć z kolei bronić swojego stanowiska. Jakkolwiek d'Artagnan postanowił nie dziwić się byle czemu, przeczuwając, iż zobaczy wiele rzeczy zupełnie nowych dla siebie, rozrywka ta zastanowiła go jednak. Widział on na prowincji swojej, gdzie głowy są tak łatwo zapalne, dużo ćwiczeń szermierskich, lecz Gaskonada tych czterech fechmistrzów najdoskonalszą mu się wydała, o jakiej usłyszeć kiedykolwiek mógł nawet w Gaskonii. Zdawało mu się więc, że przeniesiony jest w owe bajeczne kraje olbrzymów, gdzie ongi dostał się gulliver. A jednak nie na tym koniec. Pozostawała mu jeszcze platforma i przedpokój. Tam już się nie bito, lecz opowiadano sobie anegdoty o kobietach, w przedpokoju zaś dworskie historyjki. Na platformie Rumieniec wystąpił na lica d'Artagnana, w przedpokoju młodzieniec zadrżał. Wyobraźnia jego rozbudzona i nieokiełznana, która czyniła go postrachem dla dziewcząt pokojowych, a niekiedy i dla młodych ich pani w chwilach chrzału nawet, nie śniła tych cudów miłosnych i zwycięstw spotęgowanych najbardziej znanymi imionami i najjaskrawszemi szczegółami. Lecz jeżeli obyczajność jego zadraśnięta została na platformie schodów, w przedpokoju szacunek jego dla kardynała nadwerężony został niesłychanie. Tam ze zdumieniem usłyszał głośną krytykę polityki, która trzęsła całą Europą, życie zaś prywatne kardynała za roztrząsanie którego tylu możnych i wielkich ukaranych już było, życie tego wielkiego człowieka tak czczonego przez pana d'Artagnana ojca. Tutaj służyło za pośmiewisko muszkieterom pana de Treville, którzy szydzili z jego pałąkowatych nóg i wypukłych pleców, a nawet śpiewali piosnki o pani de Guillon, jego kochance, o siostrzenicy pani de Combalet, gdy inni znowu namawiali się przeciw paziom i straży przybocznej księcia kardynała. Jednakże, gdy niechcący imię królewskie wyrwało się komuś niespodzianie wśród tego kardynalskiego bigosu, wnet jakby knebel zamykał na chwilę drwiące usta. Spoglądano z wahaniem dokoła, jakby się lękając, aby nie zdradziła ściana dzieląca ich od gabinetu pana de Treville. Wkrótce też najmniej znaczące słówko zwracało rozmowę na eminencję i koncepty zaczynały się na nowo nie szczędząc światła dla wszystkich jego postępków. — O, wszyscy ci niezawodnie pójdą do więzienia, a potem na szubienicę — myślał ze zgrozą d'Artagnan. — A może i ja z nimi razem? Bo skoro ich słuchałem i słyszę, uważany będę za ich wspólnika. — Co by na to mój ojciec powiedział? On, który mi cześć dla kardynała tak usilnie zalecał. — Co by powiedział, gdyby mnie zobaczył w tej pogańskiej kompanii? — Nikt o tem powątpiewać nie będzie, iż d'Artagnan nie ośmielił się wmieszać do rozmowy. Otworzył tylko oczy i uszy, pięć zmysłów chciwie wytężając, aby pochwycić wszystko, i, pomimo zaleceń ojcowskich, czuł w sobie ochotę nie ganić, lecz raczej chwalić rzeczy niesłychane, które się tam odbywały. Ponieważ jednak obcym był zupełnie tej zgrai dworaków pana de Treville, i po raz pierwszy go tam widziano, zapytano zaraz czego chce. Na zapytanie to d'Artagnan skromnie wymówił swoje nazwisko, przekonawszy o pochodzeniu swem, jako ich współziomka i prosił pokojowca, który go właśnie pytał, aby dlań zachował chwilę posłuchania u pana de Treville, co tenże przyrzekł uczynić we właściwym czasie. Przyszedłszy trochę do siebie z pierwszego oszołomienia, d'Artagnan począł rozglądać się swobodniej, badając po trosze ubiory i twarze. Punkt środkowy najbardziej ożywionej gromadki stanowił muszkieter wzrostu wysokiego, z obliczem wyniosłym i w dziwacznym stroju, który zwracał ogólną uwagę. Nie miał na sobie kaftana, przepisanego regułami, co zresztą nie było obowiązującem w owej epoce, w owych czasach nie tyle swobody, ile niezależności. Nosił na sobie. Obcisły żupan błękitny, zblakły i wytarty nieco, na którym połyskiwała wspaniała szarfa szeroka, haftowana złotem i mieniąca się blaskiem jak powierzchnia wody na słońcu. Płaszcz aksamitny karmazynowy z wdziękiem opuszczał mu się z ramion, z przodu odsłaniając tylko świetną szarfę, przy której zwieszał się ogromny rapier. Muszkieter powracał właśnie zwarty i skarżył się, iż jest mocno zakatarzony, kaszląc od czasu do czasu z przesadą. Okrył się też dlatego płaszczem, jak głosił dokoła, a mówiąc to z miną wyniosłą, dumnie pokręcał wąsa, gdy tymczasem podziwiano z zapałem szarfę haftowaną, a D'Artagnan, podziwiał jeszcze więcej niż wszyscy. Cóż chcecie, mówił muszkieter. Moda taka nastaje. Wiem, że to głupstwo, ale modne. Zresztą trzeba przecież użyć na coś pieniędzy z rodzinnej sukcesji. Ho, ho, ho portosie! wykrzyknął jeden z obecnych. Nie próbuj nawet wmówić w nas, iż szarfa ta z rodzicielskiej hojności ci się dostała. Prędzej ci ją ofiarowała tak zakwefiona dama, z którą spotkałem cię zeszłej niedzieli przy bramie świętego Honoriusza. Nie, na Honor. Słowo szacheckie daję i sam ją kupiłem za własne pieniądze, odparł ten, którego Portosem nazwano. Tak, odezwał się inny muszkieter. Tak samo jak ja kupiłem ten woreczek nowy za to, co moja luba włożyła mi do starego. Mówię prawdę, podchwycił Portos. A dowód najlepszy, że powiem wam, Ile za nią zapłaciłem? Dwanaście pistolów. Zachwyt spotęgował się, wątpliwość jednak pozostała jeszcze. Wszak prawda, się! zapytał Portos, zwracając się do innego muszkietera. Ten stanowił najzupełniejszy z nim kontrast. Był to chłopiec młody, od dwudziestu dwóch do trzech lat zaledwie, z obliczem łagodnym i niewinnym, ze słodkiem spojrzeniem czarnych oczu, z twarzą różową i zdobną w lekki puszek, jak brzoskwinia w jesieni. Zgrabny wąsik rysował mu nad ustami linię najregularniejszą. Ręce jakby się obawiały opuszczać ku dołowi, by na nich nie nabrzmiały żyły. Od czasu do czasu szczypał się w uszy dla utrzymania na nich lekkiego i przejrzystego szkarłatu. Mówił zazwyczaj mało i powoli, kłaniał się często, śmiał się głośno, pokazując piękne zęby, o które jak i o całą swoją osobę, widocznie dbał niepomiernie. Na pytanie przyjaciela odpowiedział potwierdzającym skinieniem głowy. Potwierdzenie to jednak jakby bardziej jeszcze umacniało wszelkie powątpiewania co do szarfy. Podziwiano ją ciągle, lecz nie mówiono już o niej, a rozmowa przeszła na inny przedmiot. Co myślicie o opowiadaniu koniuszego pana de Chalet? Zapytał inny znowu muszkieter, nie zwracając się do nikogo wyłącznie, lecz do wszystkich w ogólności. A cóż on opowiada? Zapytał Porto z tonem wyniosłym. Opowiada, iż spotkał w Brukseli Rocheforta tę duszę kardynałowi zaprzedaną, a spotkał go w przebraniu kapucyńskiem, dzięki któremu oszukał tego dudka, pana Deleg. Prawdziwego dudka, wtrącił Portos. Ale czy to pewne? Dowiedziałem się o tym od Aramisa, odparł muszkieter. Doprawdy. He, wiesz przecie sam o tym, Portosie, odezwał się Aramis. Wczoraj ci to opowiadałem, nie mówmy już o tem. Nie mówmy już o tem, tak sądzisz, odparł Portos. Nie mówmy o ty, diablo, szybko załatwiasz się ze wszystkim. Jak to? Kardynał każe szpiegować szlachcica, przejmować korespondencję jego przez zdrajcę, rozbójnika, wisielca, przez tego szpiega i dla owej korespondencji ścinają głowę panu de Chalet pod głupim pozorem, że chciał zabić króla i brata królewskiego ożenić z królową? Dotąd nikt ani trochę nie rozumiał tej zagadki. Tyś ją odkrył nam wczoraj z wielkim dla nas wszystkich zadowoleniem, a kiedy jeszcze nie możemy opamiętać się ze zdziwienia, dzisiaj powiadasz, nie mówmy już o tem. A, to mówmy, kiedy sobie tego życzysz. Odparł z całą cierpliwością Aramis. Ho, ho, ho gdybym był koniuszem tego biedaka de chalet! zawołał Portos. Rochefort, miałby się spyszna ode mnie a ty od czerwonego księcia zauważył Aramis. Aha, czerwony książę brawo, brawo podchwycił Portos, klaszcząc w dłoni i przytakując głową. Pyszny jest ten czerwony książę. Puszczę ja twój koncept w obieg, możesz być tego pewny. Jakiż ten Aramis dowcipny. Co za szkoda, żeś nie poszedł za swoim powołaniem. Rozkoszny byłby z ciebie księżulek. O, to tylko chwilowa zwłoka, odparł Aramis. Wiesz przecie dobrze, że nie przestaje uczyć się teologii. Wcześniej czy później stanie się tak, jak mówi, dodał Porto spotakująco. Wcześniej, podchwycił Aramis. On tylko na jedną rzecz czeka, która by go skłoniła ostatecznie do przywdziania sutanny, odezwał się jeden z muszkieterów. A na cóż czeka? zapytał inny. Na to, aż królowa obdarzy spadkobiercą koronę francuską. Nie żartujmy z tego, panowie, rzekł Portos. Królowa dzięki Bogu jest w tym wieku, że może Francji obdarzyć potomkiem. Mówią, że pan de Buckingham jest we Francji, odparł Aramis z przebiegłym uśmieszkiem, który tym na pozór zwyczajnym zupełnie słowom nadał podejrzane trochę znaczenie. Aramisie, mylisz się tym razem, mój przyjacielu, przerwał mu Portos. Żyłka do wcipkowania za daleko cię ponosi i gdyby cię usłyszał pan de Treville, przekonałby cię, że bardzo nie w porę żartujesz. Cóż to? Chcesz mi dawać nauki? Portosie? Krzyknął Aramis, a w jego łagodnych oczach zapłonęły błyskawice. Mój drogi, bądźże muszkieterem albo opatem, ale nigdy jednym i drugim jednocześnie, odpowiedział Portos Powiem ci, co Atos kiedyś powiedział. Ty jadasz ze wszystkich żłobów. O, nie gniewaj się, proszę, byłoby to daremne. Wiesz przecie, jaką umowę mamy między sobą, ty, Atos i ja. Ty chodzisz do pani de Guion i umizgasz się do niej. Bywasz także u pani Boitrassi, krewnej pani de Chevres, i powiadają, iż bardzo posunięty jesteś w łaskach u tej pani. O, nie przyznawaj się do swego szczęścia. Nikt tajemnicy twojej nie żąda, bo znana jest twoja delikatność. Skoro jednak posiadasz tę cnotę, czemuż u diabła nie robisz z niej użytku i względem jej królewskiej mości? Niech kto chce i jak chce zajmuje się królem i kardynałem, lecz królowa jest świętością i jeżeli mówić o niej, to mówić dobrze. Portosie, jesteś przesadny i zarozumiały jak narcyz. Ostrzegam cię, odrzekł Aramis. Morałów nienawidzę. Chyba tylko gdy Atos je prawi. Co do ciebie, mój drogi, za nadto wspaniało masz szarfę, abyś w tej sztuce moralizatorskiej był mocny. Będę opatem, jeśli mi się spodoba, tymczasem jednak jestem muszkieterem. A z tej racji mówię, co mi się podoba, a obecnie podoba mi się powiedzieć, że niecierpliwisz mnie. A mi się. Porto się. E, panowie, panowie, zawołano ze wszystkich stron. Pan de Treville czeka na pana d'Artagnan, odezwał się pokojowiec, otwierając drzwi od gabinetu. Na słowa te, przy których drzwi zostały otwarte, wszyscy zamilkli i wśród tej ciszy ogólnej. Młody Gaskończyk przeszedł całą długość przedpokoju i stanął przed wodzem muszkieterów z całego serca winszując sobie, że w samą porę uniknął końca tej osobliwej sprzeczki.